Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dawid Nachajowski, witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Szanowni Państwo, temat tego odcinka to problemy gospodarczo-finansowe w Unii Europejskiej. Jest ze mną w studiu pan poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, koordynator Komisji Budżetowej w Parlamencie Europejskim. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie pośle, podpisane umowy z Polską, mając na uwadze Komisję Europejską i Fundusz Odbudowy. Czytając te wiadomości, można się zastanawiać, czy to jest czysto techniczna sprawa, nie mająca związku z kamieniami milowymi i reformą sądownictwa w naszym kraju. No niestety jest to wyłącznie techniczna, administracyjna sprawa. Taka procedura musiała zafunkcjonować i ona nie ma nic wspólnego z tym politycznym aspektem funkcjonowania czy współpracy rządu polskiego z Komisją Europejską, albo odwrotnie mówiąc, z pewnymi restrykcjami, które płyną z Unii Europejskiej w stosunku do Polski, mianowicie z kamieniami milowymi. Ta procedura... Etapy i cele muszą być zrealizowane pewne, prawda? Tak, jasny procedura administracyjna... strony Komisji Europejskiej w Brukseli padł. Procedura administracyjna musi być przygotowana, ale ona będzie użyta, czy powiedzmy będzie można z niej skorzystać dopiero wtedy, kiedy Polska zrealizuje kamienie milowe, tak przynajmniej mówi Komisja Europejska. A że my te kamienie realizujemy i zrealizujemy, to jest pewne. Rzecz jest tylko w tym, żeby Komisja Europejska nie znalazła następnych aspektów przeciwdziałania rozwojowi Polski. Złożenie wniosku ze strony Polski to jest jedna sprawa, wypełnienie kamieni milowych to druga, ale również patrzą ludzie okiem brukselskim tuż w Polsce, co się dzieje, mając na uwadze Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, w jaki sposób ma ona funkcjonować tak, aby podobało się to Brukseli, i aby na pewno środki dla Polski zostały przyznane, bo wiemy, czego domagają się na przykład niektórzy europosłowie z Parlamentu Europejskiego, jeżeli chodzi o tę właśnie sprawę. I wielu też podkreśla w Brukseli, bądźmy realistami i miejmy na uwadze to, co mówi Bruksela, bo to nie chodzi o sprawę ideologiczną, tylko praktyczną. Na takich zasadach powinniśmy myśleć, aby te pieniądze okiem brukselskim były wysyłane po złożeniu wniosku. Tak, oczywiście Polska może złożyć wniosek, Komisja zawsze może odmówić. Najgorsze jest to w tej chwili, że płyną polityczne sygnały, iż Polska nie spełnia warunków. To są warunki wydumane moim zdaniem, to są warunki nawet w pewnym sensie nie do spełnienia, nie do zrealizowania. No ale jeśli nie kijem, to batem, można powiedzieć, można uderzać w Polskę. Natomiast polski rząd postępuje bardzo odpowiedzialnie, w tym sensie, że nie zaczaskuje drzwi, tylko cały czas udowadnia, że jeśli są jakieś uwagi co do procedur, to my te procedury naprawiamy. Jeśli są jakieś rzeczy do wyjaśnienia, to możemy te rzeczy wyjaśnić, te kwestie sporne wyjaśnić. No a na nasze twarde stanowisko w postaci różnego rodzaju wet w tym roku czy w przyszłym zawsze jest czas. Na tę chwilę uważam, że Polska te pieniądze powinna otrzymać. Żerowaliśmy solidarnie pożyczkę. Komisja Europejska skorzystała na tym, bo nie blokowaliśmy tej pożyczki. Wobec tego mogła przygotować środki na odbudowę po COVID-zie. No, a używanie mechanizmu praworządności w stosunku do systemu prawnego jest zupełnie nieadekwatne, dlatego że jak pamiętam, doskonale pamiętam, jak mówiono o mechanizmie praworządności, to wyraźnie powiedziano, że będzie on użyty tylko w stosunku do krajów, które źle wykonują budżet Unii Europejskiej, źle korzystają z budżetu europejskiego, albo że zdarzają się sytuacje korupcyjne, czyli na przykład któraś firma ukradła, zdefraudowała, albo któryś Polak, przedsiębiorca zdefraudował pieniądze. No i w Polsce takiej sytuacji nie ma. Pojawiły się głosy, że Polska nie ma problemów na przykład z korupcją, ale czytając ostatnie informacje, mając na uwadze stanowisko Komisji Europejskiej, pojawiły się takie newsy, że Komisja chciałaby, aby właśnie Polska pomogła w zakresie zwalczania nadużyć finansowych w pewnych krajach. To jest takie zadanie dla Polski widziane, jak tutaj niektórzy podkreślają, oczami Brukseli. Wiele osób rozgranicza sprawę rozporządzenia o tak zwanej warunkowości z sprawą dotyczącą mechanizmu o praworządności z artykułu 7, że to są tak jakby dwie różne sprawy. To rozporządzenie, które zostało poparte przez Parlament Europejski, wielu ludzi traktuje jako coś gorszego niż ta zwykła procedura z artykułu 7, której, przypomnijmy, nie ma jednomyślności, bo ludzie podkreślają, o sankcjach nie ma mowy, Węgry nas zawsze poprą, prawda? Tak, to jest taki zabieg techniczny, bo wiadomo było, że z artykułu 7 nie można było Polski o nic posądzić. Natomiast przy mechanizmie praworządności jest on tak napisany, że można go interpretować w różne strony. Niemniej jednak prawnicy bardzo dobrze, polscy prawnicy
eksperci potrafią dobrze to rozczytywać i w tym mechanizmie warunkowości jest wyraźne odniesienie, chcę to podkreślić, do korupcji, do sytuacji niedobrego wykorzystywania pieniędzy unijnych na różne cele, niezgodne z traktatami czy z umowami międzynarodowymi. U nas w Polsce takich sytuacji nie ma. Przyznał to nawet OLAF, czyli ten Urząd do Spraw Korupcyjnych w Unii Europejskiej. Polska jest wręcz pokazywana jako kraj, który znakomicie wykorzystuje środki finansowe z poprzedniej perspektywy i nie ma żadnych obaw, żeby w Polsce ktoś coś ukradł albo postąpił niezgodnie prawem. Co więcej powiem, że jeśli takie sytuacje by się zdarzyły, to polska prokuratura szybko takie rzeczy wyłowi. No właśnie, nieskuteczne ściganie korupcji. Postawiono takie zarzuty węgierskiemu państwu i też mając na uwadze to, co zrobiła Komisja Europejska, propozycja zablokowania 7,5 miliarda euro dla Węgier. Tutaj już nie chodzi o problem dotyczący tego, co wychodzi poza artykuł 7, ale jest przedstawiony zarzut właśnie korupcyjny. Czy tutaj pana zdaniem Komisja Europejska dobrze robi, że akurat wychodzi z taką propozycją? Bo potem konsekwencja jest jasna. Rada Unii Europejskiej na poziomie ministerialnym, 15 stolic, musi wyrazić zgodę na to. Postawiony jest konkretny zarzut i nawet na Węgrzech mówi się o specjalnej izbie antykorupcyjnej. Na pewno ta sytuacja będzie przez Węgrów bardzo dokładnie rozważana. Mamy informację, że Węgrzy otrzymali około 3 miesiące czasu na wyjaśnienie tej sprawy po tej informacji z niedzieli, podkreślam. Akurat Komisja Europejska w niedzielę, w świętą niedzielę taką informację przekazała, więc widać to, jakie są tutaj obyczaje i że dla Komisji Europejskiej nie ma takiej sytuacji, żeby uszanować tradycję i wolę, że tak powiem, dnia wolnego od pracy. Natomiast Węgrzy są przygotowani na odpowiedź i już odpowiedzieli, że w ciągu 3 miesięcy przygotowują pakiet około 19 rozwiązań prawnych, które pozwolą im wyjaśnić sytuację na Węgrzech. No i w ten sposób Węgrzy komentują ten zarzut, czy tą próbę powstrzymania pieniędzy z Unii Europejskiej na Węgry, że są w stanie to wszystko wyjaśnić i obalić zarzuty, które przygotowała Komisja Europejska. I oby tak się stało. A ta instytucja antykorupcyjna, jak w pana ocenie ona powinna funkcjonować? Czy można ją porównać do polskiego CBA? Prawdopodobnie tak, prawdopodobnie są jeszcze inne rzeczy, które funkcjonują w Unii Europejskiej, bo proszę zwrócić uwagę, że dotąd, dopóki główna partia węgierska Fidesz była w koalicji rządzącej i Węgrzy byli w koalicji rządzącej w Unii Europejskiej, nie było problemu z Węgrami. Dopiero wtedy, kiedy Fidesz wyszedł z EPP, z tej partii, która rządzi Unią Europejską, dopiero wtedy rozpoczęły się problemy Węgrów, więc widać też tutaj nastawienie polityczne Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego przeciwko Węgrom. Ale Węgrzy są sprytni i wierzę i tego im życzę, żeby ludzie, Węgrzy, przedsiębiorcy otrzymali pieniądze tak samo, jak te pieniądze powinna otrzymać Polska z planu odbudowy. Jakie decyzje podejmują unijne instytucje w aspekcie finansowym? Tego wielu ludzi nie chce łączyć z wojną w Ukrainie, bo niektórzy też wcześniej jeszcze zwracali uwagę w Parlamencie Europejskim, że Polska przyjęła tak wielką liczbę uchodźców i problem funduszu odbudowy powinien zostać rozwiązany szybciej, mając na uwadze wkład Polski w ogromną pomoc dla Ukrainy podczas wojny, prawda? Ale jednak wyraźnie, nawet wielu konserwatywnych polityków wypowiada się, że nie należy łączyć wojny z problemem dotyczącym zarządzania finansami Unii Europejskiej, że tutaj muszą być procedury, które zostały ustalone na poziomie unijnych instytucji. To powinno regulować. No, sprawa jest złożona. Jeśli Unia Europejska chce potwierdzić, że wspiera realnie integralność Ukrainy i jest wszystkie kraje Unii Europejskiej są przeciwko Putinowi w tej materii, to też za tym powinny pójść czyny. Unia Europejska ma ogromny budżet, chociażby niewykorzystane pieniądze z planów odbudowy, chociażby niewykorzystane pieniądze z wieloletnich ram finansowych i to te pieniądze leżą na kontach Unii Europejskiej, ale Unia się nie chwapi z pomocą, bezpośrednią pomocą grantową, taką bezzwrotną dla Ukrainy. Co robi? To udziela długoterminowych pożyczek Ukrainie. Oczywiście
rzeczywiście te pożyczki można będzie w przyszłości umorzyć. To będzie zależało od sytuacji w samej Unii Europejskiej, ale mnie nie odpowiada taka narracja, że nic się nie stało, że jeśli jest wojna między Rosją a Ukrainą, to Unia tego nie powinna widzieć. To właśnie wiele krajów Unii Europejskiej uzbroiło Putina w pieniądze, które zainwestował w armię i ta armia rosyjska napadła na Ukrainę. Więc teraz Unia Europejska powinna poczuwać się do tego, żeby pomóc na przykład Ukraińcom, którzy uciekli z Ukrainy przed bombami, matki, dzieci ukraińskie, między innymi do Polski, do Rumunii, do Czech, na Słowację uciekły. I ja zgłosiłem taki postulat, że jeśli nie chcecie pomagać samym Polakom, to pomóżcie dzieciom i matkom ukraińskim w Polsce. Jest ich blisko 3 miliony razem z pracownikami. Dzieci ukraińskie chodzą do polskich szkół, rodziny ukraińskie korzystają z polskiego systemu służby zdrowia, więc mamy swoje koszty z tego tytułu i taka propozycja padła, żeby te osoby, czyli uchodźcy ukraińscy, otrzymali pieniądze w Polsce. Odpowiedź komisarzy unijnych była właśnie, że nie wolno łączyć tych dwóch rzeczy i że w najbliższych miesiącach będzie osobny budżet. Mówię o roku 2023, bo przygotowujemy się do uchwalenia budżetu na rok 2023 w Unii Europejskiej, że będzie osobny list, osobna tabela finansowa na pomoc dla Ukrainy. Mocno w to wierzę, że tam będą konkretne zapisy na pomoc dla mieszkańców Ukrainy, na odbudowę Ukrainy, ale także dla tych ludzi, którzy uciekli z Ukrainy i teraz są bez pracy albo mieszkają na koszt innych krajów. Chcąc nie chcąc, pewne sprawy muszą być powiązane, mając na uwadze wojnę na Ukrainie i to, co dzieje się w Unii Europejskiej. Przykład kryzys energetyczny, chęć uniezależnienia się od Rosji i problemy dotyczące na przykład wyzwań, które stoją przed Polakami i innymi ludźmi z Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o przyszłą zimę, bo zima nadchodzi, to już będzie w tym roku. Czy problem dotyczący relacji Polski na przykład z Litwą w aspekcie importu węgla i gazu, czy pan ocenia ten problem akurat jako coś, co może budować serca Polaków? Bo Litwa to nasz sąsiad, prawda? I import tak ważnego surowca jak węgiel i gaz to jest sprawa szeroko dyskutowana już nawet tutaj w Brukseli. W jaki sposób do tego podejść przed nadchodzącą zimą? Tutaj sprawa jest również bardzo skomplikowana. No i niestety ja też słyszę taką narrację tutaj na zachodzie Europy, że no jednak trzeba złagodzić sankcje wobec Putina, bo idzie zima, że niektóre kraje nie będą mogły, powiedzmy, zdobyć ciepła dla swoich domów, firmy nie będą mogły funkcjonować, więc trzeba zelżyć te sankcje. Jest to błąd. Uważam, że na rynku energetycznym jest wystarczająco dużo nośników energii, które można uruchomić z pominięciem Ukrainy. Unia tylko musi chcieć to zrobić. Każdy przypadek łamania sankcji, każdy przypadek współpracy państw z Putinem potępiam i Polska potępia, bo wiemy, że te pieniądze, które zdobywa Putin, znowu są używane na zakup broni, tym razem już na przykład w Korei Północnej. Przynajmniej takie słyszymy informacje, że Putin już kupuje broń za granicą w reżimach podobnych do reżimu Putina i to jest bardzo niedobre. Natomiast bezpieczeństwo energetyczne to jest wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. My tu słyszymy, chociażby dzisiaj informacje mamy, że w biurach w Parlamencie Europejskim nie może być wyższej temperatury niż 19 stopni tu w Belgii, podobnie w mieszkaniach. Więc Unia Europejska i kraje Unii Europejskiej przygotowują się i mówią wprost, że będzie ciężko i będzie groźnie. Zachęcają do oszczędzania energii. To jest zalecają do oszczędzania energii. To jest oczywiste, to jest normalne. Tak. Natomiast w Polsce taka narracja na razie nie trafia, bo jeśli my mówimy, że no jednak też przygotujmy się na pewne oszczędności, to od razu jest atak opozycji, że tylko w Polsce jest źle i tylko Polska ma problem. Gaz na giełdzie w Amsterdamie zdrożał o 300%. Cena tony węgla wynosi w tej chwili na rynku $350. To są najwyższe ceny w ostatnich 30 latach na rynkach nośników energii. Cała Europa ma dzisiaj problem z ciepłem, z ciepłowodą, z ogrzewaniem mieszkań i z energią na potrzeby przemysłu. I Polska też ma ten problem, więc pokazujmy sytuację, kto do tego doprowadził. Jak na razie Unia Europejska mówi, że nie ma winnych i będzie lepiej, jeśli ci sami liderzy będą rządzić dalej. Prezydenci i premierzy pochylili się nad sprawą osiągania przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do roku 2050. Projekt pod tytułem Europejski Zielony Ład został zaakceptowany. Był najpierw wniosek komisji do parlamentu, ale nie jest to zawieszony projekt, dlatego że poszczególne elementy tego projektu, które wchodzą w skład Gotowi na Wszystko, Fit for 55, są dalej realizowane i też mieliśmy głosowanie niedawno w Parlamencie Europejskim nad poprawkami dotyczącymi
nowelizacji dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. Tam wyraźnie jest napisane, jakby tak wyszukać, paliwa kopalne, takie dwa słowa, prawda? Zmniejszenie uzależnienia od paliw kopalnych. Takie na przykład stwierdzenie się pojawiło. Wprowadzić na rynek energię o kosztach niższych niż koszty paliw kopalnych, takich jak olej napędowy, olej opałowy czy benzyna, których ceny są obecnie rekordowo wysokie. To są zapisy z tego dokumentu przegłosowanego w Parlamencie Europejskim. Ci, którzy piszą takie stanowiska, to są wyłącznie osoby o nastawieniu ideologicznym. To nie są osoby, które myślą pragmatycznie. Jeśli w tej chwili w Chinach, Indiach, w Rosji budowane są elektrownie atomowe, tak jak i we Francji, w innych krajach, to można powiedzieć tak, świat nam ucieka. Natomiast my ciągle mówimy o tym, że Europa ma być liderem, jak chodzi o walkę z zmianami klimatycznymi. To nie od Unii Europejskiej zależą te zmiany klimatyczne, tylko od całego świata. I tu musi być solidarność ogólnoświatowa. Jeśli jej nie ma, to w pierwszym rzędzie każdy kraj robi to, co powinien robić. Czyli broni swojego przemysłu i swoich mieszkańców. I tak samo powinna robić Polska i polski rząd to robi. Dbamy o polskie rodziny. Pomoc w obszarze drożyzny energetycznej spowodowanej Putin inflacją, spowodowanej błędami Unii Europejskiej, bo to Unia Europejska, liderzy Unii Europejskiej kolaborowali z Putinem przez całe lata. To wszystko, te błędy wszystkie wychodzą bokiem wszystkim krajom europejskim. Polska jest w miarę niezależna energetycznie. Wierzę w to mocno, że w tej zimy nikt w Polsce z powodów takich jak mróz czy brak ciepłej wody nie ucierpi. Natomiast oczywiście cały czas powinniśmy pracować nad tym, żeby umieć oszczędnie żyć czy oszczędniej żyć, bo kryzys jest wszędzie. A przykładem jest właśnie ta informacja z dnia dzisiejszego, że w całej Belgii temperatura w mieszkaniach nie może przekroczyć 19 stopni. Jeżeli chodzi o Polskę, to biznesmeni zastanawiają się, jakie będzie wsparcie dla polskich firm w czasie kryzysu energetycznego. O tym decyduje polski Sejm, polski rząd. Już jest informacja odnośnie najpierw rodzin, czyli osób cywilnych, ale także będzie rozwiązanie, czy jest przygotowane rozwiązanie dla firm. Oczywiście na przykład mogą być rozłożone różne akcenty tej pomocy na poszczególne firmy. Uważam, że w pierwszej kolejności małe i średnie przedsiębiorstwa powinny uzyskać pomoc, bo te gospodarstwa, czy firmy rodzinne, czy gospodarstwa rodzinne mogą najbardziej ucierpieć w pierwszej kolejności, więc rząd o tym myśli, żeby im pomóc. I ja myślę, że w przeciągu najbliższych kilku tygodni usłyszymy o tej pomocy. Rząd jest świadomy tego problemu. Pan zawsze stawiał tutaj na gaz, jeżeli chodzi o paliwo przejściowe, mając na uwadze kryzys energetyczny, ale również tę szeroko pojętą transformację energetyczną i osiąganie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej do roku 2050. Niektórzy w aspekcie przyszłej zimy mówią, że te rezerwy gazu nie starczą na długo, prawda, jeżeli chodzi o nasz kraj, bo to wygląda w ten sposób, że można mówić, ile mamy tego gazu, ale jak de facto wrzucimy na pewne obroty i będziemy stale z niego korzystać, to na długo nie starczy. Tym bardziej, jeżeli byłaby sroga zima. No, klimat się ociepla, być może tak nie będzie, prawda? Całe szczęście, że Unia Europejska nie odrzuciła gazu jako pewnego źródła energii. Walczyliśmy o to, żeby tak się stało i inwestycje gazowe są w polu widzenia Unii Europejskiej. Natomiast oczywiście zbiorniki mamy pełne, choć one nie są największe w Europie. Natomiast też mamy dobre rozwiązania, tak zwane międzynarodowe, czyli te interkonektory. A więc jesteśmy w pewnym sensie podłączeni do systemu, bezpiecznego systemu europejskiego. Nie mówię tu o gazie rosyjskim, ale na przykład o współpracy w obszarze energetycznym ze Słowacją, czy powiedzmy z Litwą. Wobec tego powinniśmy się czuć bardzo bezpieczni, a rząd polski robi wszystko, żeby materiały opałowe, takie jak olej, czy węgiel, czy gaz, trafiały na czas do gospodarstw domowych i do przedsiębiorców. Natomiast jedno jest pewne, że kryzys jest, że oszczędzać trzeba i akcenty gospodarcze trzeba też umieć rozkładać. Najważniejsze jest to jednak, żeby utrzymać niezależność gospodarczą Polski, żeby myśleć o polskich firmach, polskich przedsiębiorcach i rodzinach i w pierwszym rzędzie im pomagać. Jeśli nam coś zostanie z tego systemu energetycznego, chętnie podzielimy się z innymi krajami, nawet możemy sprzedać czy podarować. Pan wspomniał o sprawie tych 19 stopni w Brukseli, ale też belgijska stolica
ma to do siebie, że czasami są wysyłane w niej komunikaty, na przykład do pracowników instytucji europejskich, jaki jest poziom stężenia CO2 w atmosferze, i też takie zalecenia powstają, aby na przykład przerzucić się z samochodu na rower. To, że chcemy żyć w czystym powietrzu, to nie jest tajemnicą, prawda? Z drugiej strony są obwarowania unijne, które nie wszystkim się podobają, mając na uwadze nowelizację pewnych aktów prawnych. Trzeba jakiś balans wypośrodkować, coś, prawda? Oczywiście tak jest. Nawet wśród projektowanych założeń Unii Europejskiej jest między innymi takie, żeby na przykład firmy pracowały, te, które mogą, żeby pracowały na przykład w soboty, zamiast wszystkie, które pracują do piątku, żeby przełożyły swoją produkcję na sobotę, gdzie będzie więcej energii i mniejsza, że tak powiem, mniejsza koncentracja zużycia energii. Wobec tego wszystko zależy naprawdę od nas samych, od współpracy, i rząd stawia się do dyspozycji, a też oczekujemy, że druga strona nie będzie oczekiwała, że w kryzysie światowym, europejskim Polska nie uczestniczy. Jest prawdą, że jest drogo, jest prawdą, że jest ceny energii podskoczyły, natomiast też prawda jest taka, że organizacyjnie możemy razem, wspólnie doprowadzić do tego, żeby te koszty czy straty tego kryzysu niezawinionego przez Polskę, przez Polaków były mniejsze. To jeszcze na zakończenie, tak, pamiętamy, jak pandemia pokrzyżowała plany wyjazdów do Strasburga, które są oczywiście zgodne z protokołem 6. 12 razy w ciągu roku należy pojechać do Strasburga, do Francji, gdyż tak brzmiało porozumienie z Francją wynegocjowane. Podczas COVID-u nie było wyjazdów przez pewien okres czasu. Podniesiono do wysokiej rangi te wyjazdy, ale kryzys energetyczno-klimatyczny, wysokie stężenie CO2, to jeszcze nie był powód, aby zawiesić wyjazdy do Strasburga, i ten ślad środowiskowy nadal zostaje, bo co miesiąc europosłowie jeżdżą. COVID, w cudzysłowie mówiąc, na tyle się skończył, że można jechać. Ale te problemy klimatyczno-środowiskowe, stężenie dwutlenek węgla jednak nie przekonały tak tych unijnych decydentów, aby rzeczywiście jeszcze zawiesić przez to Strasburgi. W tym aspekcie komisja przestrzega traktatów, bo oczywiście Francja upomina się o to, żeby te sesje odbywały się w Strasburgu. Uważam, że jest to czyste marnotrawstwo, że spokojnie wszystkie te sesje mogłyby odbyć się tu w Brukseli, albo wszystkie w Strasburgu, i wtedy nie byłoby tego korowodu samochodów przejeżdżających ze Strasburga do Brukseli i odwrotnie, i mielibyśmy duże oszczędności w Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Szanowni Państwo, gościem w studiu dr Bogdan Rzońca, poseł do Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, był moim gościem. Dziękuję za wspólną dyskusję. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.